Zespół szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach zorganizował drzwi otwarte, by zaprezentować swoje szkoły, kierunki kształcenia i bazę naukowo-sportową. W murach Polickiej Białej jest szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum zawodowe oraz szkoła branżowa. Od 2014 roku placówka współpracuje z największą firmą w regionie, grupą Azoty Police, która objęła patronatem kierunek technik technologii chemicznej. W tym roku otwieramy nowy kierunek technik elektryk, który także będzie objęty patronatem grupy Azoty. Nasi uczniowie odbywają praktyki i zakłady grupy Azoty wspierają nas każdego dnia tak naprawdę w edukacji naszych młodych uczniów, potencjalnych pracowników grupy Azoty. Po skończeniu szkoły decydują, czy już po technikum chcą iść do pracy, czy dalej będą kształcić się tutaj w głównym nurcie na kierunkach chemicznych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Współpraca Polickiej Spółki z Zespołem Szkół odbywa się na różnych płaszczyznach. Oprócz płatnych praktyk zawodowych uczniom oferuje się stypendia za najlepsze wyniki w nauce, a także zatrudnienie w przyszłości. Praca w grupie Azoty Police, jej spółkach zależnych, a także w nowoczesnej fabryce polimerów to idealny start dla młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą chemiczną. Chodzę do 4 klasy Technikum Technologii Chemicznej, już jej kończę. Mamy po prostu cudownych nauczycieli z chemii, mamy nawet nauczycieli z ZUT-u, jaki przyjeżdżał i uczył nas, tak? Przez to, że szkoła nas to preferuje i daje nam takie możliwości po prostu. I później możemy pracować w grupach Azoty. Dlatego i praca, i nauka, i cudowny czas. Młodzież nabiera doświadczenia pod czujnym okiem instruktorów praktycznej nauki zawodu na różnych wydziałach zakładu pracy. Na przykład kwasu fosforowego, siarkowego, syntezy amoniaku, nawozów, mocznika, a także w laboratorium. Poznają specyfikę zakładu, poznają wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest bardzo ważne w takim zawodzie. No i po tych praktykach no, mają szeroką wiedzę już także nie tylko teoretyczną, którą nabywają tutaj u nas w szkole, ale praktyczną, którą odbywają tutaj, nabywają na praktykach w grupie Azot. Lekcje chemii w zespole szkół odbywają się w nowoczesnym i wyposażonym przez grupę Azoty Police laboratorium do praktycznej nauki zawodu. Zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonych nauczycieli chemii, a także profesorów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Czemu warto przyjść do tej szkoły? No nie wiem, bo po niej można albo dostać się na praktycznie wszystkie studia związane z chemią, albo można też dostać łatwo pracę na zakładach, jeśli dobrze się spisujemy na praktykach, które są wcześniej w 4 klasie. Rekrutacja uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i chcieliby kontynuować edukację w zespole szkół, ruszyła 9 maja i potrwa do 16 czerwca. Szczegółowe informacje o naborze, kryteriach i zasadach przyjmowania wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce Harmonogram Rekrutacji.